Cześć, Siemeczka, jestem Terence, witam w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zadzwonimy do Lorda Crushfilla. Ostatnio jak do niego dzwoniłem, film wam się mega spodobał, dlatego robimy kontynuację. Zadamy mu kolejne pytania, dzisiaj mam aktualnie przygotowane 3. A więc... co? Biorę telefon, dzwoń i dzwonimy. Jeszcze przy tym napiszcie w komentarzu Crushfill, a przy tym was za serduszko. No i zapraszam do oglądania. Okej, numer wybrany i od razu uprzedzam komentarze, nie będę podawał numeru Marka, ponieważ jest to prywatny numer. Ja mam numer Marka od kamerzysty, chłopaki wiedzą, że mam ich numery, dlatego nikomu nie będę ich podawał. Wszystko wyjaśnione, a więc dobra, dzwonimy. Miejmy nadzieję, że w ogóle Marek odbierze. Halo, halo? O, cześć Marek. Słuchaj, nagrałem właśnie film taki, co ostatni, co nie? Czyli, że zadaję ci różne pytania. Poprzedni się widzom bardzo spodobał i czy mógłbym ci zadać kolejne kilka pytań? Takie na luzie, wiesz o co chodzi. Musisz dobrze skonstruować po prostu pytania. Dobra, dobra, postaram się. No dobra, Marek, zacznijmy od najciekawszego pytania. Jak poznałeś się z kamerzystą? Jak to zawiodło, że poznałeś się z kamerzystą? Wiesz co, co się stało zupełnie przypadkiem. I po prostu zaczęliśmy się dowiadywać. Nawet nie pamiętam, jaki sposób się poznaliśmy. Po prostu w pewnym miejscu się spotkaliśmy. Zapewne nawiązaliśmy tam pewnie jakąś rozmowę. I po prostu tak wyszło, że załapaliśmy ze sobą kontakt. A, czyli takie zwyczajne spotkanie na mieście. Tego to się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Ale dobra. A na przykład, czy masz jakieś hobby, zainteresowania? To, co lubisz robić, kiedy na przykład nie nagrywasz? Bardzo się interesuję fotografią. Często sprawdzam sobie nowinki w aparatach, które wychodzą, kamera, wideo. Ale to w sumie są związane rzeczy z YouTube'em, tak szczerze mówiąc. W sumie to miałem bardzo podobne zainteresowania, ponieważ ja tak samo lubię kamery, filmy, jeszcze coś tam, montaż dochodzi, grafika komputerowa, no wiesz, coś tego typu. Okej, to na koniec mi jeszcze powiedz, kto wymyśla pomysły na filmy, czy to sami robicie, czy macie kogoś do tego, ponieważ codzienne wrzucanie filmów naprawdę wymaga dużej kreatywności i... naprawdę jestem aż pod wrażeniem, że robicie to, co robicie. Pomysły na filmy wymyślamy ja i kamerzysta, tak? Ja po prostu nie zaglądam, co się dzieje tam na YouTubie, ze względu na to, żeby mieć unikalne pomysły, bo jeżeli bym zaglądał tego YouTuba, to zapewne jak większość polskich YouTuberów bym zaczął ich kopiować. Okej, Marek, to wielkie dzięki za poświęcenie czasu, ja ci już więcej nie przeszkadzam. No, cześć, cześć. To na tyle. Dzięki za oglądanie. Szczercie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. To tyle. Siemano.